Dzień dobry, jest poniedziałek, 22 czerwca. Rozpoczynamy briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz i jestem analitykiem w Departamencie Analiz w domu maklerskim TMS Brokers. Na początek kartka z kalendarza, która, jak to często bywa w poniedziałek, nie jest zbyt okazała. Warto wspomnieć jedynie o zaplanowanej na 16 publikacji danych z amerykańskiego rynku nieruchomości za maj. Będzie to sprzedaż domów na rynku wtórnym. Według konsensusu ma ona wzrosnąć o niemal 4,2% w ujęciu miesięcznym do poziomu 5,25 miliona. Naszym zdaniem istnieje pewne ryzyko pozytywnego zaskoczenia, co powinno nieco wesprzeć dolara amerykańskiego, jednak są to dość mało istotne dane i ruch nie powinien być zbyt duży. Warto także wspomnieć o tym, że dziś o godzinie 13 rozpoczyna się spotkanie Riksbanku. Jest to spotkanie niedecyzyjne, czyli nie zapadają na nim decyzje w sprawie stóp procentowych, jednak niewykluczone, że Riksbank zdecyduje się w jakiś sposób osłabić koronę szwedzką, ponieważ obliczany przez Riksbank efektywny kurs korony szwedzkiej, czyli ważony obrotami handlowymi w tym wypadku, znalazł się na najwyższym poziomie od początku tego roku. Korona szwedzka jest silna, więc być może Riksbank zdecyduje się na jakiś ruch, który będzie miał na celu jej osłabienie. Dziś na rynkach króluje ponownie Grecja, sprawa grecka. W nocy poznaliśmy nową propozycję Grecji, nowe ustępstwa zostały zaproponowane. Nie znamy jeszcze szczegółów oficjalnych, co zawiera ta propozycja, jednak spekuluje się, że dotyczy rezygnacji z umożliwienia przejścia na wcześniejszą emeryturę, a także podwyższenia podatków dla najbogatszych i firm. I takie ustępstwa, na które zdecydowała się Grecja, spowodowały dziś w nocy, że euro-dolar zaczął szybować w górę, być może nie jakoś bardzo znacząco, jednak zdołaliśmy dotrzeć do poziomu 1,14, a euro było najsilniejszą walutą z grona G10. Widać jednak, że w ostatniej godzinie nastąpił dość wyraźny spadek kursu euro-dolara, co może być wynikiem hedżowania pozycji na DAX-ie, który dziś zwyżkuje o ponad 3%, o czym więcej podczas omawiania właśnie indeksu DAX. Teraz niemieckie obligacje rządowe 10-letnie, których rentowność z poziomu około 0,75% jeszcze w piątek wieczorem skoczyła dziś ponad 0,83%, w związku z tym cena zaczęła zniżkować. Dotarliśmy do ważnego wsparcia, czyli 38,2% zniesienia Fibonacciego z wyżek, które miały miejsce w drugiej dekadzie czerwca. Ponownie odbiliśmy od tego poziomu, tak jak miało to miejsce w ubiegły czwartek, i być może teraz przystąpimy do kontynuacji zwyżek cen, czyli spadku rentowności o niemieckich bundów. Kolejny wykres to wspomniany indeks DAX, który dzisiaj otworzył luką i wyraźnie zwyżkuje. Być może ruch wzrostowy zatrzyma się w okolicach poziomu 11 500 punktów, ale nie należy wykluczać zwyżek nawet w okolicy górnej bandy kanału spadkowego, w którym DAX porusza się od ponad 2 miesięcy. Warto także wspomnieć, że europejskie indeksy szybują w górę, jakby porozumienie zostało już osiągnięte, jednak spekuluje się, że dziś do niego nie dojdzie i dopiero w czwartek zostanie ono osiągnięte. Naszym zdaniem, jeżeli dziś po spotkaniu liderów Unii Europejskiej, które zaplanowane jest na godzinę 19, nie dojdzie do jakichś takich bardzo pozytywnych wniosków, nie napłyną one na rynek, to może dojść właśnie jutro do spadkowej korekty na europejskich indeksach. I na koniec złoto, które zgodnie z tym, o czym wspominaliśmy w piątek, odbiło od bardzo ważnego oporu w postaci spadkowej linii trendu połączonej z 38,2% zniesieniem Fibonacciego spadków, które miały miejsce na początku tego roku. Naszym zdaniem należy liczyć się teraz z korektą w okolice 1165 dolarów za uncję. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzania portalu nonstop.tms.pl.